Susinek, chodź. No chodź, przyjdziesz? Chodź, tu nie jest żaden podstęp. Nie chcę przyjść. Dobra, witam Was w kolejnym vlogu do kawy. Z moim ulubionym ostatnim kubkiem z... z Fuerty. Ale już tu mi się niestety obił. Te ze Starbucksa są lepszej jakości. Mam tutaj totalny po prostu rozgardiasz na biurku, bo mam tyle filmów do poopisywania, bo wiecie jak to jest, ja film nagrywam, pokazuję Wam produkty, potem jeszcze trzeba go zmontować, to jest trochę pracy, a na koniec jeszcze trzeba to wszystko poopisywać dokładnymi nazwami, po prostu mam tu pełno jakichś produktów, opakowań i muszę usiąść i to wszystko nadrobić, bo będzie źle. Wyciągnęłam pocztę. Ach, jeszcze zanim to, słuchajcie, zamówiłam w końcu te takie gumki przezroczyste, o których mi mówiłyście, wiecie, to jest takie, ciężko to pokazać, no to jest takie nic. Znalazłam na Allegro i zamówiłam taką wielką paczkę i teraz sobie związuję i to jest fajne też, właśnie jak są tego typu, nie wiem, czy zobaczycie takie warkoczyki tutaj, te małe dobierane, to fajnie to taką gumką związać. Jeszcze mimo, że te fryzury nie wychodzą jakoś tak super, ale jak już się nauczę, tak żeby wiecie, wszystko z przodu, z tyłu było ładnie, to na pewno Wam nagram tutorial. Tym bardziej, że po prostu zobaczyłam bardzo dużo tutoriali o różnych warkoczach i ja nie wiem, ale po prostu z tych filmików niektóre są super, a z niektórych naprawdę się nie da wywnioskować, co ktoś robi. Bo to wiecie, że zobaczycie, jak ktoś to robi, to nie znaczy, że trzeba jeszcze opowiadać, że tam przekładamy to pasmo i tak dalej. Tak jak mi pisałyście pod filmem z kłosem, że dopiero załapałyście, no ale to wiecie, jak ktoś wie, no to nie ogląda tego filmu, a jak nie wie, to trzeba mu naprawdę dobrze wytłumaczyć. A część tych tutoriali jest taka, a tu sobie tam wiecie, plotę, bla bla bla, nie, i mam przyspieszony i mam warkoczyk. No. I co jeszcze? Dobra, to może tą zaczniemy od poczty. Widzę, że tutaj do mnie przysyłka, paczka, list z Francji od Edyty. Teraz jak tu się do tego dobrać. I tak to, co Wam po raz kolejny, to co Wam pokazuję, to skrytka pocztowa, a nie mój adres. Przydałyby się nożyczki. Ale już coś rozpakowałam przed chwilą i akurat sobie wyniosłam do kuchni. Wcześniej chyba mam drugie, no ale nieważne, dobra. O, a tu jeszcze coś z Wielkanocy, słuchajcie, przyszło. Jaka ładna kartka. Mieszkam w Paryżu już 20 lat. To on, i mam, wow, i mam syna, który ma 12 lat i to on pokazał mi YouTube'a i dzięki niemu zaczęłam Cię oglądać. Oglądam cały czas. Jesteś super. Wow, dziękuję. Dziękuję Ci bardzo. I przysłałaś Le Petit Olivier. Czy to jest... Tomek, nie pisz do mnie teraz, jak vloga nagrywam. Czy nie, to nie jest coś takiego, bo my mamy to Le Petit Marseillais. 100% naturalny. Z masłem karita i shea butter. Super, uwielbiam. Uwielbiam wszystkie rzeczy właśnie z tym shea butter i z masłem karita. Zobaczymy. Bardzo ładnie pachnie. Tak budyniowo bym powiedziała. Nie będę nakładać na usta, bo nic. Bo mam pomadkę. Fajnie, fajnie. Będzie super teraz na lato. Przepięknie pachnie. Dziękuję Ci bardzo. Wow, to jest takie miłe. Słuchajcie, takie... Nie wiem, jakoś tak mnie chwyta za serce, jak dostaję od Was takie to wszystkie drobiazgi. I druga paczka jest od Katarzyny. I Katarzyna do mnie już pisała, czy dostałam tą paczkę. I przepraszam z góry, że nie odpisywałam, ale no to jest tak, że zanim ja wyciągnę z tej skrzynki, zanim nagram ten film i Wy go zobaczycie, to wiecie, mija dużo czasu, tak? W tej czasoprzestrzeni, także musicie zrozumieć. To jest duża paczka, czy my mamy... No tak, Weronika, wyniosłaś wszystkie nożyczki, no ale akurat pójdzie dobrze.
Wow. Normalnie zamurowało mnie. Zobaczcie to. Ej, słuchajcie, po prostu mam ochotę płakać. Wzruszyłam się. Nie no, przerwa. Tak sushi, przerwa na kawę. O matko. I on ma tu pizzę. Ja. I tu jest podana strona www.no313.pl. O, i też jest strona na Facebooku, zobaczcie. Mam nadzieję, że to widzicie. Wow, nie będę tego, słuchajcie, to jest koc chyba, nie będę tego rozpakowywać, bo chcę Tomkowi pokazać. Kilku, dziękuję. I tu jeszcze dla Weroniki. Zaprojektowałam specjalnie dla Was haft ze słoniem i lwem. Mam nadzieję, że Wam się podoba bardzo. Dodałam też biżuterię, którą robię. Bardzo lubię oglądać Twoje filmy, oczywiście vlogi są świetne. Jesteście z Tomkiem świetną parą i cudownie się Was ogląda, poprawiacie humor. Wiele razy również we vlogach poruszasz takie tematy, z którymi się utożsamiam. Oby jak najwięcej Was na YouTubie. Super! Nie no, to jest hit, słuchajcie. I po prostu my często naprawdę gdzieś idziemy na jakieś okazje i chcemy właśnie taki jakiś fajny prezent dla kogoś. I ostatnio też właśnie, zaraz Wam powiem, szliśmy do znajomych, którym się urodziło dziecko i szukaliśmy prezentu właśnie, żeby był lew i słoń. Wow, jakbym wiedziała wcześniej, super. Dobra, zobaczymy jeszcze. Zobaczymy jeszcze biżuterię. O, fajne. Wiecie co? Kurczę, wyczułaś mnie, bo ja nawet kiedyś chciałam coś takiego. To są kolczyki. Takie sztyfty, tylko... mam nadzieję, że ta kamera jest w stanie to pokazać. Takie duże kulki z kryształami. Fajne to jest. Na co dzień może nie, ale na imprezę. Fajnie, do jakiegoś takiego właśnie srebrzystego makijażu. Na jakieś wesele, czy na Sylwestra, czy coś takiego, to by było super. A to co to jest? Ej, w tym jest dmuchawiec. Takie te, wiecie, cząsteczki dmuchawca, ale do czego to służy, to nie mam pojęcia. Oświećcie mnie. Co to jest? Dobra. O, jest jeszcze bransoletka. W takim kolorze, jak ja lubię, kobaltowym. Będzie mi pasować. O, fajnie, słuchajcie, zobaczcie. Fajnie mi to pasuje. I co tu jeszcze jest? To są jeszcze jedne kolczyki. Takie dla mnie może trochę za duże, ale ciekawe jest, z czego to jest zrobione. Trochę takie kiedyś były kulki kauczukowe, jak byłam małym dzieckiem, które się odbijały i trochę to tak wygląda. A tu jest jeszcze... Ach, to jest jeszcze jedna. Już myślałam, że zepsułam. Nie, jeszcze jedna bransoletka. Też z takimi kuleczkami. Muszę tutaj sobie, widzicie? A, wy widzicie. Ta kamera pod tym względem jest super. A, i to jest takie magnetyczne zapięcie, że to się... A, że to się samo zapina, zarąbiste. W ogóle to będzie fajne na plażę do kostiumu. Taka biała. Super. Bardzo mi się podoba, bardzo Ci dziękuję, wzruszyłam się. Nie pokażę Wam kocyka, bo muszę to Tomkowi przekazać. Ale wow, dziękuję po prostu. Naprawdę. Naprawdę, ja się wzruszam, jak od Was dostaję takie rzeczy własne, jak ktoś o nas pomyślał i w ogóle to jest po prostu najlepsze na świecie, naprawdę. Ach, no i właśnie, słuchajcie,
byliśmy u znajomych, którym się właśnie urodziło dziecko i kupiliśmy im grzechotkę słonia. Znaczy to taki okrągły plastikowy słoń z takim czymś jeżdżącym w środku. Taka grzechotka, którą można też, taka zabawka, nie wiem jak to nazwać, pluszowego lwa. I zabawkę, która była dopiero od 3 roku życia, ale nie mogliśmy się powstrzymać, żeby to kupić. I słuchajcie, to były takie drewniane klocki w kształcie pizzy, się układało trójkąty. I no to były składniki tam, wiecie, salami, ananas, coś tam, pomidorek, które się nakładało na pizzę i mówimy, nie no, musimy wam to kupić. I tak samo się śmiali, jak my po prostu mieliśmy radochę to kupując to. Ale nie było tak łatwo właśnie znaleźć prezent ze słoniem i lwem. Od wujka i cioci. Tak, co wam jeszcze miałam powiedzieć? Nagrałam Szuszlubi. Nie wiem, w jakiej kolejności te filmy się będą pojawiać, bo to różnie u mnie bywa. Kolejną smutną wiadomością jest to, że padł mi laptop, na którym mam nagrania z wakacji. I to jest do odzyskania, ale pewnie trochę potrwa, więc będą się pojawiać te vlogi z opóźnieniem, bo nie mam ich niestety już na karcie. Tam są do odzyskania, tylko no niestety będą takie rozstrzelone, nie po kolei. I o czymś, czy jeszcze o czymś wam miałam powiedzieć? Nie, chyba to tyle na razie. Ach, wiem o czym właśnie jeszcze wam to położyłam. Słuchajcie, update z tymi skarpetami. Zrobiłam to sobie. Przez chwilę miałam takie, wiecie, zrogowaczałe stopy, tak jakbym się zrobił taki biały nalot i taka grubsza warstwa, tak jakbym, nie wiem, nie robiła pedikiru, ani nie używała Pumexu od, nie wiem, 97. Potem mi to trochę zeszło, ale to nie było takie schodzenie płatami, tak jak ludzie opisywali, że po prostu cały dom w skórze i w ogóle nie, jakoś w ogóle to nie było takiego efektu, to jakby tak samo zeszło. No a później jechaliśmy na wakacje i ja już w ogóle no nie wiedziałam, co mam z tym zrobić, się bałam, że mi to zejdzie, tak jak mówiliście, więc wzięłam tą tarkę Szola, taką elektryczną. No i sobie te stopy zrobiłam, ale powiem wam, że generalnie po całej tej akcji stopy mam takie, jak miałam w tych miejscach, gdzie miałam jakieś takie no nieładne skórki, to one zostały, nie widzę, tak patrzę, nie widzę jakiejś wielkiej różnicy. Więc nie wiem, trzymałam je 30 minut, tak jak tu jest napisane, może je po prostu teraz dłużej potrzymam. Teraz tak czytam, czy tu jest gdzieś napisane 30 minut, czy ja to wymyśliłam. Nie, no 20-30 minut. No, trzymam 30 minut, to teraz potrzymam dłużej, może mi coś da. Ale nie wiem, no... Te pierwsze jakoś bez szału. Nie wiem, zobaczymy, więc to jest mój update. Taka historia z tym, że właściwie nie widzę efektu. Nie wiem. Jeszcze wam powiem, ten top, który mam na sobie, to ja już wam pokazywałam, nie pamiętam, jakoś dawno temu. To są te takie basicowe topy, ale z Zary, i one są... To nie jest bawełna, to jest taka a la lycra, ale ona jest przyjemna, oddychająca. I no, mają fajny ten dekolt, taki jakby w kwadrat tutaj. I nie mają jeszcze, no wiadomo, mają... Przepraszam, mają dekolt, ale nie jest jakiś taki, tamte są mocniej wycięte i fajnie, że tu mają szerokie te ramionczka, bo po pierwsze nic nie wychodzi, po drugie przy dużym biuście, jak jest takie cienkie ramionczko, to jeszcze potęguje wrażenie, że ten biust jest jeszcze większy, także i fajne, ja mam czarny i ten właśnie taki fioletowy, ja chyba zimą je kupiłam na wyprzedaż, ten był przeceniony, a tamten nie, czarny jakoś tak, ale fajne są, nie pamiętam ile one kosztują, ale polecam wam, bo ostatnio właśnie je wyciągnęłam z szafy, bo już się ciepło zrobiło, teraz siedzę przy wszystkich otwartych oknach i balkonie, jest w ogóle generalnie mega ciepło u nas w domu. Więc tak, to był mój vlog do kawy, dziękuję wam za wszystkie prezenty, jestem wzruszona bardzo. No i co? Do zobaczenia. Idę dopić kawę w końcu. Do zobaczenia w następnym vlogu. Trzymajcie się cieplutko, buziaki.